Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest jak widzicie Grunge w Auto Online i w dzisiejszym odcinku, kochani, challenge od jawgrzyna.pl, który brzmi podpiernicz, no tak bym to rozwinął, podpiernicz jakiś latający pojazd, wyskocz i wyląduj na drzewie. Ej, moment, a właśnie, czy nie mógłbym już teraz spróbować? Nie, jeszcze najpierw trzeba podpierniczyć jakiś latający pojazd. Autor zastosował tam delikatną autocenzurę w treści tego challenge'a, no bo jakby co można inaczej rozwinąć jeszcze to, co on tam napisał, ale to już by było wulgarne. A wulgaryzmy, jak wiadomo, staram się ograniczać do absolutnego minimum. Dobra, ten anihilator się nada. Jako ten latający pojazd, który mam właśnie podpierniczyć. Więc pyk, 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 szybciutko, raz, dwa, trzy. No i ogólnie sorry za to smęcenie w poprzednim odcinku i za te smutki. Moje osobiste braki w motywacji nie powinny rzutować na materiały. No kurczę, wchodzicie tutaj po to i oglądacie te materiały dlatego, że chcecie się dobrze bawić, śmiać i ogólnie ma być fajnie, a nie kurczę słychać smętów jakiegoś gościa, który tak właściwie nie wiadomo jak się nazywa, nie wiadomo jak wygląda, nie wiadomo gdzie mieszka i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, nic o mnie nie wiadomo. Ha. Ale w sumie to nawet dobrze, o to mi chodziło. Bo jakby kanał okazał się jednym wielkim failem, to jakby co, będę mógł tylnymi drzwiami wyjść bez żadnego przypału. Nie, spoko, spoko. Dobra, jest latająca maszyna. Teraz tylko wypatrzeć jakieś drzewko. A drzew najwięcej będzie w lesie. Są tu jakieś lasy? Pewnie, że tak. Co prawda to jest miejska dżungla, ale tutaj nie znajdziemy żadnej palemki. Ej, a w sumie ma... Właśnie, moment. Wylądowanie na drzewie liściastym, takim zwykłym, najzwyklejszym, może być trudne, ale by tutaj była jakaś palma, to by było troszeczkę łatwiej. Nie, dobra, najpierw to muszę wypatrzeć faktycznie jakieś drzewo, jakiekolwiek i spróbować na nim wylądować, ale kurczę, czy ja muszę na nim stanąć? Znaczy wylądować i co, im jeszcze się na nim utrzymać, bo coś mi się wydaje, że walnę w to drzewo i spadnę po prostu. Więc może być delikatny problem. No ale dobra, tam już zaraz opuścimy tą wielką miejską dżunglę. O, nie ma nic więcej, tylko działko? O. Dobra, też nie ma co strzelać. Po co policjanci mają do mnie później jeszcze lutować, jak będę leciał na spadochronie? Drzewo. Oj, tu jest jakiś skwer, jakiś park. No, drzewko jakieś pewno będzie, ale nie chciałbym sprawdzić tego na własnej skórze i później przy ziemi miałoby się okazać, że jednak tam nic takiego nie ma. Tu już widać jakieś drzewka. Dobra, co, można skakać już? Ale nie, no stop. Najpierw obniżę pułap maksymalnie i zobaczę, czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, żeby wylądować na tym drzewie. No przecież jak tam po prostu to jest jeden, powiedzmy, patyk pionowo ustawiony do góry, bez żadnych gałęzi, to nawet de facto nie mam na czym wylądować. No i dobra, parę drzew tu jest, jakby co. No ale kurczę, no to ja myślałem, no to jest po prostu jeden zwykły patyk, tylko pień. Bez żadnych gałęzi, jak mam na tym wylądować niby, co? Jak mam na tym wylądować? Gdzie? How? Lepszy to nawet gałęzi nie ma. O kurde, może być problem. No dobra, no ale to, no powiedzmy, to jest chyba największe drzewo, jakie widziałem do tej pory, więc ha. Dobra, powiedzmy, że w to będziemy celować, ale kurczę, naprawdę nie wydaje mi się, że udało mi się wylądować na nim. Dobra, skok. Spadochron. Żeby mnie tylko nie zahaczył teraz. Dobra, daj tu. I już możesz się obniżać. No, żebym jeszcze trafił. Chyba jest dobrze. No, anihilator niestety, no już nie skorzystamy z niego. No ale co, no kurde, no dobra, ja lecę okej, powiedzmy. Teraz pytanie, czy wyląduje. No, przeleciał przez te gałęzie, jak tu mam wylądować? Ej, no serio, na tych gałęziach powinienem bez problemu móc wylądować, ale no nie, niestety, jak widzieliście, postać przeniknęła przez nie, no to coś mi się wydaje, że to jest challenge z gatunku impossible to do, czyli niemożliwy do zrobienia, do wykonania. Kurczę, a czekajcie moment, a może po prostu jakoś mi się uda tu wspiąć i później ładnie w drodze edycji posklejam ten materiał tak, że niby wylądowałem. Nie, 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 nie będziemy tak oszukiwać, no ale oj, oj, moment.
Moment, a może faktycznie? Ej, kurczę! Skoro tu idzie, to tu mogłem celować. Tutaj mogłem celować w to miejsce, bo to już może było zajść jako wylądowanie na drzewie. Ja by moja postać, powiedzmy, stanęła o, w ten oto sposób. Kurczę, no dalej. No przed chwilą dałeś radę, teraz nie możesz, no wskakuj, no przecież. O, ja bym tak wylądował. To może było to w sumie zaliczyć, ale co, teraz naprawdę? Muszę się cofnąć po coś latającego. Oh, shit. Dobra. Więc tak, ja oznaczę sobie to miejsce na mapie, bo to jest naprawdę chyba największe drzewo, jakie widziałem. No dobra, powiedzmy, że kawałek dalej, bo nie mogę na swojej pozycji oznaczyć waypointu, bo to już będzie koniec mojej podróży i waypoint w ogóle się nie przydał. No ale dobra, to udajemy się na lotnisko. Oczywiście w mega turbo przyspieszonym tempie, czyli teleportem. Dobra, jest już lotnisko, teraz tylko trafić tu, no... Fuh! O kurde. Zginę, jak cholera. Nie, ale fuksik, no kurczę, chociaż raz się szczęście do mnie uśmiechnęło. A, jak mi miło, no i teraz Bobby oczywiście, no. Dobra, ej, a może faktycznie Luxorem byłoby szybciej? Jeżeli się pojawi oczywiście, to a, chyba tam coś jest. Aha. Troszeczkę nie było go widać, bo raz, że teraz słońce świeci jak Holender w ekran. No, za oknem powiedzmy pogoda iście wakacyjna. 30 parę stopni, idealna aura, żeby siedzieć w domu i grać w gry. oczywiście. Dobra, jest Buckingham Luxor, waypoint na tamto drzewko jest już wyznaczony. Więc jedyne co pozostaje, to szybko się tam dostać i podjąć znowu próbę, ale kurczę szczerze, to będzie ostatni raz jak spróbuję, bo coś mi się wydaje, że każde drzewko ma tego typu gałęzie, przez które po prostu się przenika. Dobra, schowajmy kółeczkę, oczywiście szybciej będę teraz leciał. Dobra, fajnie by było odpowiedni pułap mieć. Wow. Furgonetka. Challenge, najpierw challenge, później ewentualnie jest zabawa jakaś inna. Inny rodzaj zabawy. O kurde, nie? Dobra, bo zaraz będzie przeciągnięcie. Dziwne, naprawdę, takie samoloty powinny móc się wznosić zdecydowanie wyżej. Niż tylko tyle. Może faktycznie, dobra. Ej, moment, bo lecę tutaj bardziej do góry niż do przodu. Cel się wcale nie zbliża. A to nie jest tak blisko w sumie, to wcale nie jest tak blisko. Dobra. Widać już to drzewo, to najbardziej rozłożyste, tak to nazwijmy ładnie. No, no, no. Tam gdzieś na dole. To było koło amfiteatru, tak? Z tego co pamiętam. No, już widać to stąd. No okej, czy mogę już skakać? W sumie mógłbym. No, zdecydowanie, dobra. Out. Jest, dobra, widzę to drzewo nad stąd. Dobra, już możesz obniżać się w ten sposób. No, kurczę, nie wiem teraz, czy celować znowu w gałęzie, tak jak przy pierwszym podejściu. Czy jeszcze, kurczę, naprawdę wykazać się cwaniactwem i celować w pieni bezpośrednio i liczyć, że postać zatrzyma się na drzewie jakoś. Nie no, kid, jestem centralnie ustawiony, no, uda się albo się nie uda. No, mam nadzieję, że się uda, bo naprawdę, zwykłem próbować 3 razy. No i tutaj też wypadałoby, żebym spróbował. No. No i wziął i prze... Jest! To jest challenge! Completed! Tak jest, kurczę, ale fuks, naprawdę nie spodziewałem się. Naprawdę się tego nie spodziewałem. A salut! Dobra, to teraz jeszcze, żeby utrzymać wysoki poziom fanu w tym odcinku, wejdźmy sobie w akcję i wybierzmy jakieś stworzone przez innych graczy. Dołącz... Bla, 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 bla. Moment. Dążę znajomych, listy gier, kreator, czekaj nową sesję. Kurczę, na akcję. No dołącz do akcji, no to musi być. Zdobywanie ostatnio drużyna misja, przeciwko przetrwanie. Kurde, listy gier. Gdzie mogę znaleźć tylko test kreatora, bo tutaj na pewno walne losową akcję to będzie jakaś, kurczę, stworzona przez Rockstar. A tam co tam. Niech będzie losowo, niech będzie.
Gdzie? Gdzie i co? Znaczy, ja obsałem wyścig, bo to się ostatnio często mi trafia. Ale zobaczymy, zobaczymy. Póki co chmurki pojawiają się na niebie. Czy to jest prognostyk na przyszłość? Że jakiś challenge podniebny z gatunku latających? Kto wie? Wyścig ma... jest! Kurczę, o to mi chodziło właśnie. Żeby to było coś stworzonego przez gracza, a nie... przez Rockstar. Wyścig lądowy 2,43 km i wyścig drogowy w centrum na pełnym gazie. Jest ciekawe, czy opis stworzony... a nie, to jest zweryfikowane przez Rockstar, czyli pewnie oni już tam troszeczkę... maczali paluchy w tym opisie. Też nie wydaje mi się, żeby koleś, ten, którego widać z prawej strony, tam gdzie jest napisane stworzony przez, żeby on był Polakiem i zrobił taki ładny polski opis. Ale też w sumie wyścig Mario. Ej, moment, Mario? Czy ten Mario? Z Mario Kart? Super Mario Brothers? Woo! Ej, dobra, dobra, dobra. Ale nie, stop. I tak nie będziemy rzucać do siebie, w siebie tak właściwie, nawzajem. Skorupami żółwi i tak dalej, więc Mario Kart raczej tutaj, kurczę, to jest złe skojarzenie, ale dobra, moment, moment. Masakro. Rapid GT. Ej, dobra, Masakro jest troszeczkę lepszy. Core i ekipy oczywiście. Kontynuuj. Ej, nie mogę nic postawić. Szkoda. No dobra, powiedzmy, że jestem gotowy. Widzicie, 18 zwycięstw już na moim koncie. No, ale też doszło oczywiście parę wyścigów, w których no nie byłem pierwszy, więc 60 wyścigów. Oznaczone jako przegrane. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. I jedziemy z tym koksem. Nie, jestem ciekaw, czy naprawdę, bo tam widziałem chyba dobrą ocenę nawet, tam było 80 parę procent. Chyba, że mi się to przywidziało autentycznie, co jest możliwe. No chcę mieć ten klakson, no. Tylko planuję kupić go dopiero w NTT. Dobra, 3, 2, 1, pamiętam w tym momencie. Aaaa, turbo! No ty! Aaaa, ty gnoju! I po jaką cholerę było to turbo? Nie, dobra, ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie jest wyścig stracony. Choć w sumie ten kościół tam dalej stoi na tym starcie. Niedobrze. Oj, tu się coś stało niedobrego, tu się coś stało bardzo niedobrego. No, tutaj jeszcze bardziej niedobrego, powiedzmy. Muszę obrócić auto. No, no, dobra, powiedzmy, że się udało, jestem trzeci. Ostry zakręt w prawo. Ja, dobra. No jedyne co mi pozostaje teraz, to złapać tunel aerodynamiczny za jakimś gościem. O, co tu się stało? Kurczę, no nie wbijaj się tak we mnie, proszę, kiedy staram się ładnie zadriftować na zakręcie. A, tutaj tak, dobra. Walnął sobie tak po prostu. Shit! Kurde! Niedobrze. Dawaj, 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 dawaj. No, jeszcze mnie przepnął oczywiście. Dobra, przynajmniej mam teraz okazję, żeby wmontować się w cień aerodynamiczny za nim. Albo za jednym, albo za drugim. Kurczę, mógł troszeczkę autor więcej porozsiewać tych checkpointów, bo naprawdę tutaj można się pomylić, gdzie trzeba tak właściwie skręcić. Dobra, wyskoki. Oh shit, oh shit, oh shit. Dobra. No kurde, czemu obróciło? Ile okrążeń? Chcę, że nowy rekord to wiadomo. Jadę tu pierwszy raz. Aha, i ostatnie okrążenie przede mną. No nie, raczej nie będzie tutaj pierwszego miejsca i to nie będzie moja 19 wygrana. No ale za to 61 porażka już bardziej. No, no zwłaszcza jak tak będę jeździł, zwłaszcza jak będę robił w ten sposób. No kurde, padnij wreszcie na te kółeczka, proszę cię. Bo nawet czwarta moja pozycja jest, no właśnie, pod znakiem teraz zapytania i była zagrożona i widzicie, straciła. Ej, dobra, on też tutaj wypadł. A, zaliczył delikatną kolizję, nie wypadł. Dobra, sorry, to był zbyt wcześnie wyciągnięty wniosek. No wypadł, ludzie, no proszę was, kurczę, nie widzicie, że ja tu walczę o jakąkolwiek dobrą pozycję. A, on już skończył. Wow, dobra, to jestem naprawdę daleko z tyłu. Więc jedyne co teraz mogę zrobić, to nie stracić tej pozycji. Dobra, to nie pomyliłem, już się spoko, ale no kurczę, co z tego? Mogłem to zrobić wcześniej. Znaczy nie pomylić się. I może faktycznie teraz bym walczył o dobre pozycje, no bo jak widzicie. No chyba czwarte miejsce to jest to, z jakim skończę. No nie wiesz, że będzie piąte!
No nie! Kurczę, no gdyby kuska nie... Co to za korek? Jasny gwint, nie, dobra, ale przynajmniej zdążę skończyć. Oczywiście musiał się wmontować jeszcze na samiuśki koniec. Musiał jeszcze się wmontować tego gościa, który w ogóle w tym wyścigu nie wziął udziału. Czynnie, bo po prostu stanął na starcie. Nie, dobra, liczę, że teraz w rusterze pojawi się jakaś kolejna akcja stworzona przez kogoś. Ej, zacna koszulka z misiem. Misio. Dobra, powiedzmy, że do góry. Kciuk uniesiony. Powiedzmy, że było dobrze, że tak w sumie wcale nie było. Było kiepsko. Przynajmniej ja. Ej, Elegier H8 ktoś tu wziął? Serio? No ale pojazd wybrałem dobry. Ten, który przejechał na pierwszym miejscu właśnie tym pojazdem się poruszał, więc dlaczego ja jestem piąty? No może dlatego, że rzucałem się jak wesz na grzebieniu po wszystkich bandach. No nie powtórka. Porąbało, dajcie odświeżyć. No. No widzę, dobra, jednak nie, jednak polecimy tutaj sobie. Trójkąt Los Santos. Ej, ale właśnie, to nie stworzone przez Rockstar, więc to o co mi chodziło. Świetnie. Okej, co? I co tam? Co tym razem się trafiło? Że wyścig to wiem. Znam też jego nazwę, ale... jego przebieg jest mi zupełnie nieznany. Ten trudny wyścig z okrążeniami sprawdzi twoje umiejętności skręcania. Cztery ostre zakręty stoją między tobą a linią mety. 81% ocena. Ale tylko 1,33 km. 1330 metrów. Nie, dobra, najpierw zacznijmy od tego, że zmienimy radio na Solwax. I super samochody, dobra, czyli będę miał okazję pokazać wam, jak dobrze, mam nadzieję, jeżdżę NT-Team. Ale w ogóle, nie wiem, czy którykolwiek z was zdaje sobie sprawę, że tam jest... Cycek. Cycek, autentyczny cycek w nazwie tego samochodu. TIT. NTT. Nie, no wiadomo, że nie o to chodzi. Ja po prostu lubię się z tego śmiać. Dobra, 15 sekund pozostaje, więc spoko, przyspieszmy to. Zresztą nie mogę się naczekać, żeby złapać, kurczę, za para. Znaczy nie, no w sumie, już go trzymam. Żeby złapać za stery mojego Entity, to już bardziej. No, nawet nie ma co przyspieszać teraz, bo już jest koniec czasu oczekiwania. No chyba, że koleś przedłuży, bo tam parę osób dołącza. O kurde. Zapowiada się wyścig z dobrą obstawą. Cztery ostre zakręty, powiadacie, tak? Okej. Okay. Ja, tutaj, czyżby naprawdę 16 graczy miało dojść tutaj? No jest póki co 14. Jeżeli dobrze liczę, tak na szybko. No jest i 15. Dobra. O, shit, koleś. Przestań tam gadać, proszę cię, bo... mącisz delikatnie w nagraniu. Dobra. Wszyscy? What? Mam na tak bardzo przyciszony telewizor, że ja naprawdę tego nie słyszę. No ale pełna obstawa i to mi się podoba. Będzie przynajmniej w kogo wpadać, chyba że bezkontaktowy. Nie. Ale jest dobra, cień aerodynamiczny włączony, wyrównanie włączone, niestandardowe pojazdy. Kurde, czyli oni wszyscy będą mieli ulepszone. Ale ja widzicie właśnie, już ustawiony od razu na NTT. O tym pojazdem najczęściej się poruszam, jeżeli gramy super samochodami już. Dobra, dajmy. 1000 na siebie, a co tam. Bardzo mało prawdopodobne, żebym to wygrał. Naprawdę bardzo mało, ale dobra, rzućmy jeszcze okiem na innych. O, fajna małpa. Zacna broda, milordzie. Rajdowcy, młody kierowca. Takie określenia jeszcze nie widziałem. Rajdowiec, kolejny młody kierowca. Ale właśnie czemu młody? Przecież to już prawie ponad setka wyścigów chyba. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No właśnie, moment, to ja też jestem rajdowcem w takim wypadku. No to ładna ściema. Kłamstwo w żywe oczy dosłownie. Tak, chwalcie się swoimi customowymi klaksonami, a ja co? Tyle mogę. Nawet nie słychać, taki kiepski jest mój klakson. Dobra, ale mam nadzieję, że tym razem też się uda z turbo. 2, 1. No jest i turbo! Dobra. Nieźle. Ostre zakręty, przypominam. O, shit! Dobra, jakoś jakimś cudem obronną ręką mi się udało z tego wyjść. Co prawda nie do końca, cholera, no patrzcie jaki tłok, nie? Dobra. Spoko.
ostry w lewo, no wypieprzać, no! No jak? No przecież byłem już w dobrą stronę skierowany. No ci co odjechali tam na samym początku, ten co jest na pierwszej pozycji teraz, ale ma luzik, nie? No wypieprzaj, no nie widzisz, że to nie tutaj. Nie, coś mi się wydaje, że od krzyków w tym wyścigu sobie zedrę autentycznie gardło do zera. Dobra. O, tak chcesz grać? Dobra, no to pogramy w ten sposób. No wypieprzaj tą walką, no! Get the fuck out of my way! Ach, sorry, nie, przesada naprawdę. Zedrę sobie gardło i zaraz będzie... Kurde, no co za... Kretyńczyk pieprzony, no! Mieszkaniec Krety, tak zwany Kretyńczyk. Wow, shit, tu. Mhm, dobra, pięknie. Ile to jest okrążeń, bo jestem przedostatni. Wow. A, ten kolejny łeb, który postanowił wystartować w wyścigu stojąc w miejscu. No nie rozumiem takich ludzi. No co jest grane, NTT? Come on! I czy mi się wydaje, czy ten, który właśnie prawie na mnie wskoczył, to jest pierwszy, który mnie chce zdublować już? Dobra, jestem już tak bardzo z tyłu, że już raczej możemy spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że wtopiłem 1000 baksów. Mam nadzieję, że za samo ukończenie wyścigu zarobię ponad 1000, żebym nie był chociaż w plecy na tym interesie. Nie, to w sumie szczerze, jakoś wybitny ten wyścig to on nie jest. Nie, w żadnym wypadku. Oj, shit, dobra, tu ostry zakręt. No i też wiraż niepotrzebny trochę. No, wrzucanie ręcznego jest fajne i fajnie wygląda, ale niestety pożytku żadnego, no bo za bardzo obraca samochody. No ej, 4 okrążenia? Kurczę, to była jeszcze szansa, była okazja, żeby coś tutaj ugrać, ale nie. Oczywiście nie. Ale jak kurczę na 15 graczy, ej dobra. No ale tego przepchnąłem jak cholera, co się dzieje w ogóle? Nic nie udostępniam, nic nie ściągam, nic. Łącze maksymalnie zwolnione, kurde, coż zwolnione w sensie wolne. Toż, no, wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że powinno być maksymalnie szybkie. Cała przepustowość łącza jest, kurczę, do dyspozycji gry, więc po co te lagi? Why? Dobra, tutaj przynajmniej tych dwóch mi się uda wyprzedzić. Dobra. I nagle 9 się zrobiłem. Spoko. Teraz pozostaje tylko ten zakręt wziąć, kurczę, iście... W iście rajdowy sposób. Dobra, nie, no może rajdowy to nie był, ale... No jestem w pierwszej dziesiątce, nie jest źle. Dobra, tu. Już lepiej hamować niż wypadać później. Dobra, tu nawet bez hamulca. Dobra. Ostry w prawo, tam jakiś zator. Cicho. No moment, no przeprzedziłem kogoś, co jest? Czy już są jedno okrążenie do przodu? No kurde, myślałem, że tutaj będę się wspinał po szczebelka kariery, a tu nie. A i koniec, zakończona 9 pozycji. No bez szału, ale też no, nie ma jakiegoś masakrycznego pogromu. Nikt mnie nie wgniótł w glebę i potraktował jak wycieraczkę. No na szczęście. No ale no nie, jeszcze 30 baksów straciłem na tym całym interesie, no nie wierzę. No ja, następnym razem będę stawiał na tego gościa chyba. Tak mi się wydaje. No dobra kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że z tą ekipą jeszcze uda nam się coś zagrać w kolejnym. Ej, i pierwszy postawił na siebie i wygrał. 7 kafli, no nie wierzę. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.